Ewelina, no gratuluję, zgarnęłaś, kolokwialnie mówiąc, 3 nagrody. Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę właśnie z nagród, które otrzymałam. Była to moja kolekcja dyplomowa jeszcze z MSKPU, gdzie studiowałam w Warszawie. Moja kolekcja jest inspirowana moją podróżą po Maroko. Była to podróż, którą odbyłam tuż przed zrobieniem właśnie tej kolekcji. Dużo mieszkałam też za granicą, bo prawie przez 10 lat, dlatego też no, inspiruję się, że tak powiem, podróżami i życiem moim za granicą. Widać w twojej kolekcji twoje podróże, no i że też jesteś emigrantką. Tego Maroka jest właśnie w tej kolekcji. Co widzimy? Kiedy robiłam nadruki, to inspirowałam się właśnie marokańskimi kafelkami. Myślę, że to tam właśnie widać. Tak naprawdę do samej formy to już od dawna miałam w głowie tą taką pierwszą sukienkę puchową, która wyszła i tak naprawdę ona była inspiracją do każdej kolejnej. Można powiedzieć, że w 100% zrealizowałaś się, tworząc tę kolekcję? Tak, ja jestem zadowolona w 100%. Myślę, że wyszło tak, jak chciałam i mam nadzieję, że wszyscy odebrali tą kolekcję właśnie w ten sposób. Ja chciałabym dawać ludziom radość, dlatego właśnie stawiam na druki, na ciekawe formy, na wyraziste kolory, bo po prostu jestem taką osobą, która chce dawać ludziom radość. Udało się i gratuluję. Bardzo dziękuję.